dobry, widzowie, witam was w pierwszym odcinku z gry FIFA 22 na peceta. Dzisiaj otwieramy paczki, zaczynamy swoją przygodę z tą grą i powiem tak, wszyscy grają na PS5, a ja sobie zagram na PS5. I od tu trafiamy Matipa. Przed chwilą trafiliśmy Informa, który kosztował Quixel, więc go squixelowałem, żeby mieć już jakiekolwiek monety na koncie. Trafię zaraz pewnie coś dobrego. Nie wiem, czy tak będzie, ale mam trochę na końcu, więc jest duże prawdopodobieństwo, że tak się stanie. Zaraz coś może się trafić. Ja was zostawiam z tym, co trafiłem. Popatrzcie sobie na opening, a ja zaraz do was wrócę. Mówił wasz lektor Bartek z kanału Bartek Gaming. Pozdrawiam serdecznie. Fenomenalny teraz, gdyż Quadrado ma 90 tempa, jest prawym obrońcą, miała 5 gwiazdy w sztuce. Trafiłem jakiegoś Boba z MLS, który ma 80 tempa na środku obrony. Dobra karta. Tutaj Belt Ash Over Dungeon, czyli dobra karta pod przepałkę. Kolejna paczka za 2, a w niej nic. Kolejna paczka za FIFA Points, a w niej a jednak ikona. Ikona trafiła na pierwszy dzień, już ikona. To dobrze prosperuje na cały rok. Kolejna paczka. Tutaj trafiliśmy Boba z Milanu, który się nazywa Benny, a coś w tym stylu. Bez początku. Tutaj trafiamy do Tapia. Tapia nie znam chłopu. Pewnie gra dobrze, bo będzie mieć uwarunki. A teraz zobaczmy, co będzie. Jest bramkarz. Na szczęście. Na nieszczęście. Zaraz sobie popatrzymy, co będzie w kolejnej paczce. Czyli nie jest to najlepszy traf, ale nie jest to najsłabszy traf w mojej historii. Także zły. Trafiamy gościa, który w FIFA 21 otrzymał chyba to 99 tempa na lewego obrońcy. Denis Suarez. No dobra, nie ten Suarez, co bym chciał, ale dobra. Teraz już 4 minuty prawie materiału, a ja otwieram paczkę. Tutaj trafiamy Lucas Moura, jest to zajebisty traf na początek FIFA. Następnie, oczywiście kosztuje pewnie Quixel, ale co z tego? Następnie zobaczmy, co to jest Paul Torres. To jak najbardziej grywalny zawodnik na tym etapie gry. Trafiliśmy jeszcze z Diabiego, oczywiście duplika. Nie moglibyśmy trafić żadnej dobrej karty, zobaczmy co jest w zadaniach. W zadaniach odblokowaliśmy sobie Fodena po jednego, a nie, jeden, nie Fodena, bo Fodena odebrałem. Przy okazji tego, że miałem wersję Ultimate, był do wyboru jeden z trzech. Tutaj jakaś paczuszka, jakieś inne pierdolki. Tutaj wygraliśmy Tifo chyba. To jest Tifo chyba, tak? Tifo, tak, Tifo. I zaraz będzie starcie ikon. Ja wybrałem ekipę Hulita, bo jakoś najbardziej lubię tę ikonę. Nie mogę zobaczyć. Nie mogę. O, już mogę. No, proszę państwa, trochę słabiutko, słabiutko. I to jest mój skład. Wiem, dupy nie urywa, ale trzeba od czegoś zacząć, prawda? I tutaj paczka. Czy będą ekrany? Nie ma ekranów, ale już Klaus był dobry w FIFA 21. I paczka. Dobrze.
Wymień to wszystko, tak, sprzedam to z 10-krotnym zyskiem. Wszystko jest za darmo. Tutaj Paul, jaki zlepek. I co będzie tym razem? Lista transferowa. Czy ja teraz wszystko będę wystawiać? Chyba to. Niestety. Wszystko wystawiam. Diaby na razie idzie, potem pójdzie Malen. O Malen natrafiłem do plika z Diabiego też. Nie wiem czy wiecie, ale Malen dobry, ale już kiedy ten film wrzucam, już Malen troszkę odstaje od tych zawodników, którzy mogą być na ataku. A dlaczego? A dlatego, że po prostu no, łatwo go przepchnąć obrońcom i dogonić. Niby ma 90 tempa chłop, ale no jednak wiecie, to tempo nie odzwierciedla się w FIFA, bo jednak tutaj ciężej jest tak prostopadłą zagrać piłkę. Tutaj zmiana formacji na 4-1-2-1-2. Prawdopodobnie, tak? To jest ta formacja? Prawdopodobnie. Nie znam formacji niestety na pamięć, a może kiedyś się ich nauczę. Gram w FIFA od FIFA 13, a zacząłem nagrywać w FIFA 21. Zajebiście szybko mi się to udało. Chciałem nagrywać wcześniej, ale nie mogłem. Dlaczego spytacie? A nie. Tak jakoś wyszło. O Boże, co ja tu robię? Kwadraty jakieś tutaj. Jakieś kurde tutaj. O Jezu, Mbappe, celuj go, nie graj nim. Malena, dawaj do składu. Kona, trafiona oczywiście. Delan, gdzie dać Delan? O tu jest pytanie. Dziękuję. Gdzie zagrać Delan? Tak. Gdzie jest jego miejsce? O mój Boże, długo układamy. Bardzo. Paczecho teraz. Malen dostaje się granie. I prawdopodobnie mam Marco Rosa, więc... O, bardzo ładnie. I teraz proszę wyrzucić tego Lukaku, bo nie ma zgrania. Nie ma zgrania, no być go wywal. No dobra, czyli jednak nie wywalę Lukaku i będzie grał na 4 zgrania. No dobrze, no może być i tak. Tutaj jakiś zawodników sobie daje do klubu, szukam, może coś będzie miał zgranie, ale pewnie nie będzie. Więc tutaj cyk, obrona ładnie zgrana, Lukas Moura, czy on do zgrania, dał zgranie. Na 7 zgrania Lukaku na wypożyczenie. Oczywiście kiedy ja to wrzuciłem, to sobie grałem kilka meczów poza wizją. I teraz już nie używam tego Lukaku, ale może jeżeli będę budował skład Premier League, to może zbuduję coś z Lukaku, bo Lukaku jest dobry. Bobu jest dobry, Bobu był dobry, kiedy go kupowałem. Teraz już nie gram, a pozostawił miłe wspomnienie. Kogo ja tu? O, Bobu, tak. Beodu. No dobry zawodnik, bardzo dobry, no 2000 tutaj. Jeszcze wam przyspieszyłem to wideo w tych fazach, gdzie nie gram, żeby to nie ciągnęło się nie wiadomo ile, bo wiecie, film to już pewnie 90% publiczności wyłączyło ten film. Dawaj szybciej, trzeba szukać jakiegoś Fede Kiedy na przykład i o Jezu, troszkę kosztuje, no jeszcze mnie nie stać do takich zawodników, ale Kulusewski to co nie ma. Kulusewski 1200, czy ja go wypaczę? No, to sobie po prostu 2000, pewnie, że jest tutaj jeszcze 800 tysięcy, niestety nie mam. 900 też, 9, nie 900, już się udało. Kulusewski do mnie, prawda, muszę zrozumieć. Matipa usuwamy sobie i dajemy Kulusewskie. Granie Quadrado, więc jest dobrze. Tutaj teraz, dobrze. Teraz, dobra, jemy sobie na podstaw, odbieramy jakieś nagrody, może paczki jakieś są. Także, o, jest jakaś paczka. Tutaj odbieramy sobie monety. I jedziemy dalej. Tak, jedziemy sobie, dobra. Monety, teraz odbierz tą drugą, dobrze, Bartek Barabo. I
I teraz co następne? Co następne? Teraz bierzemy kartę jednorazową i drugą kartę jednorazową. Pięknie. Dobra. I teraz co się dzieje teraz? Otwieramy paczkę. Wyjdę, że jest słabiutko, bo nie ma kranów, bo miało być same złote, zwykłe karty. Czy teraz zacznie się mecz? Czy teraz będzie mecz? Bo to jest pytanie. Zaczynamy Rivals. Rivals. Division Rivals. Czy ja jestem gotów na Rivals? Proszę Państwa, czy ja jestem na to gotów? Dobra. Składnik jest dobry. Zaczynamy meczyk. I tutaj druga połowa już. Bardzo groźnie to wyglądało. Koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. I zobaczycie, czy uda mi się to zrobić, czy mi się nie uda tego zrobić. Więc teraz sobie popatrzcie. Thomas Delaney z piłką. Świetne, prostopadłe podanie. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Przerwa. No, koniec pierwszej połowy. Teraz następuje przerwa. W przerwie może się dużo zmienić. Bardzo dużo może się zmienić. Tutaj zmiany. Zmiany, konkretnie wytyczne, bo nie ustawiłem Delaney'owi tych wytycznych. I kogo ja tu wprowadzam? Nikogo nie wprowadzam. Dobra, gramy dalej. Druga połowa. Druga połowa. Tutaj rozgrywa. Rozpoczynamy zaczęliśmy od środka. Przed nami tutaj druga agresywny połowa dzisiejszego do Diabiego meczu. Prawdopodobnie tak jest. Duma do Diabiego. Tutaj zagrywka. Napastnik wrócił się pomiędzy obrońców. Dobre Quadrado podanie. I prawie dobrze. Prawie strata. Dobrze. Muszą bardziej prawie szanować prawie piłkę. Prawie bardzo dobrze. Dobra, 60. A nie, nie. 48 minuta na zegarze, a my przegrywamy 3-1 i czy uda się tam. Mocne wejście, ale czyste. Niestety nie udało się nam go znaleźć. I czy tutaj coś i się strata stało? Fatalne zagranie. Przed? Bo tu jest pytanie, na które ja znam odpowiedź, ale wy niestety nie znacie. Lukas Moura. Chociaż może to i lepiej, że nie znacie odpowiedzi. Malen, teraz stworzył sobie szansę, uwaga! Ależ to teraz wybronił! Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa! Trzeba zastosować. Środkowy obrońca wylało. Jest za linią obrony, uwaga! I teraz bramkarz tworzył. Obronił, ale piłka w grze. FIFA 21 to jest. Co za interwencja! Uratował swój zespół! Dobrze. Tutaj do gry. Bardzo dobre zachowanie bramkarza przy tym strzale. Nie spodziewałem się, że jest w stanie coś tutaj poradzić. Ale obronił wybornie. I co teraz? Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. I teraz podanie. Drugie podanie. Diabi. Ależ teraz okazja! Gościu, którego nie potrzebujemy na boisku, ale Malen nie doskakuje do piłki. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Jak najbardziej dla nas. Kontratak. My chcemy tu wygrać. Przyjechaliśmy tylko to, żeby wygrać. Będzie teraz sytuacja. Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę. Dobrze. Teraz gdzie można podać? Podać można na przykład Thomas Delaney. Można rozklepać obronę rywala. Można popodawać. Lukas Moura. Diabiego. No zrób to. No, to no, nie zrobił tego. No, nie wiesz. No, jak błędnie. Wymieniają piłkę. Szukają okazji do o, zaatakowania. O, dobrze. Beodu, no i dobrze. Beodu trafia. I to od razu a jednak w pierwszym meczu Beodu, w tym zespole. Ale sztab trenerski musi być teraz pod wrażeniem. Miejsce w pierwszym składzie na następny mecz ma pewne. Dobry, teraz tylko znakomite, prostopadłe podanie. Dochodzi do piłki, jest groźnie. Niesamowite! Kolejne trafienie debiutanta! Kto by się spodziewał? Rośnie nam tu nowy dominator. Znakomicie wkomponował się w zespół. Dodał mu jakości. Ręce same składają się do oklasku. Uda, proszę Państwa, czy to się uda? Ładna, a przede wszystkim skuteczna interwencja. Ale co z tego, ja mogę też... Lukas Moura przyjmuje podanie. I spalony. Sędzia dobrze to teraz odgwizduje. Gdyby nie było spalonego, to by można było coś z tego, z tej akcji wyciągnąć, ale nie swoje. No chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Delaney, tu ta kartka. Nie daje się teraz zatrzymać. Co się stanie? Tutaj Mbappé, nie, Rodrigo. Przewidział teraz sytuację obrońca, odebrał mu piłkę,
a pachniało tu golem. Teraz mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Wracają z dalekiej podróży z takim rozpędem, brawo, tego nam było trzeba, świeżej gwiazdy, która odwróci losy meczu. Mamy dzisiaj gra w goli. Obaj przeciwnicy najwidoczniej uznali koncepcję gry obronnej za nieistotny wymysł. Pierwszym tam strzelił i lecimy. Świetnie go teraz wypuścił. Gra wstrzymana, był spalony. Za szybko tu ruszył. Ale my musimy dalej walczyć o to, żeby wyjść. I przy piłce Son. Tutaj Sona, piłkę przejmują jedna przeciwnicy. Bramka przewagi to nie jest przewaga. To jest tak jak remis, tylko że oni myślą, że to jest Lukas Moura, strzega Lukę, zagrywa. Oj, nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Nie strzelał. To była stuprocentowa sytuacja. Naprawdę nie wiem, czemu nie strzelał. Próbuję teraz szczęścia. Gol, proszę państwa. To może być rozstrzygające trafienie, mają już dwie bramki przewagi. Ja bym przeprosił, bo to był naprawdę bardzo długi strzał, może więc właśnie dlatego znalazł drogę do siatki. Zwłaszcza na tej powtórce widać, że nie było tu co zbierać, znakomite uderzenie, brawo. Szalony mecz, 5-3. Piłkę, zagranie do środka, tutaj zagranie do Malena prawdopodobnie i wypuszczenie. Ma czas i miejsce na centrum. Dobrze, dobra, ale bramkarz jest na prostorze. My to jeszcze ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. I czy będzie zagrożenie? Ładna parada, strzał wcale nie należał do najłatwiejszych. Spokojna to interwencja. Strzał, trzeba było tu pokazać dobre bramkarskie rzemiosło. Ale tutaj zakręcił. Opłacił się pressing, piłka opuściła boisko. Arbiter wyraźnie podpadł teraz kibicom jednej z drużyn. Dają wyraz swej dezaprobacie, bo oczyma wyobraźni widzieli już piłkę ustawioną na 11 mecz. On nie musi wygrać, on już sobie pewnie wygrał jeden mecz, czy ile tam grał, a my musimy wygrać, bo my jesteśmy zajebiście. Bebu, uwaga, świetne prostopadłe podanie, obronił, ale piłka w grze. Tutaj teraz. Teraz zagranie. Foden przy piłce. Zagranie. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Zagrać tę piłkę prawdopodobnie. Nieodpowiedzialnie teraz. Bardzo groźna strata piłki. Bramka! Chociaż zaraz, chwileczkę. Spalony na szczęście. Nie, nie, jednak offside. Wszyscy widzieli, spalony to spalony. Nie ma z czym dyskutować. Spalony minimalny, ale golu tak, znany nie będzie. Przekupiliśmy sędziego przed meczem. W ogóle Kulusewski przy piłce. Nie miałem czasu, żeby przekupić sędziego. Więc tak. Jakby to powiedzieć. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie. I mamy przechwyt piłki. Pięknie doliczy, wygramy. Piłkę ma teraz Rodrigo. Wygramy. Ale teraz piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Na wysokim poziomie. Potem pozostało już tylko 100. Świetnie, może być okazja. Akcja jeszcze się toczy. Miała być z tego bramkowa sytuacja, a wyszła, jak państwo widzicie, strata piłki. Kibice ewidentnie wzburzeni decyzją arbitra, ale o tym, czy należy się rzut karny, decyduje sędzia, a nie trybuny. Trzeba grać dalej. To zrobić dla wszystkich tutaj zgromadzonych na stadionie i udało się. Taka gra mogła się dzisiaj podobać. Zawsze tam, gdzie trzeba, przy tym stwarzając wyśmienite okazje. Bardzo dobry występ zawodnika. Z pewnością w szatni będzie wiele powodów do pochwał. To naprawdę dobry wynik jak na jego. I teraz co się dzieje? Co tu się dzieje? Proszę mi odpowiedzieć na moje pytanie, bo troszkę to trwa. Wszystko tutaj Malen, gdzie bramki Beodu, dwie i ktoś tam jedno chyba zawalił. No. I tak, tutaj właśnie powtórka akcji po pierwszej bramki, której nie było na filmie, ale tutaj ją popełniałem sobie i tutaj kończymy opening patch. Tak? Kończymy. Kończymy opening. I czy tutaj jeszcze coś... Tutaj jest kartonu, nie jest to najlepsza karta i Quaresma. Kiedyś Quaresma był bardzo dobrym zawodnikiem, ale teraz już troszkę jest słabszy. No, bądźmy szczerzy, jest słabszy. Jeszcze Kiera trafiliśmy. Kier jest okej. Okay. Pod względem overalla do przepałki. Spoko. Dobra, jeszcze jeden.
Jeszcze jedna paczka, jeszcze jedna. Odpali. Kiedyś FIFA 17. Kto pamięta, ten pamięta. FIFA 17, Erik Bay, nie do przejścia. Razem ze Smolim. Dobra, jeszcze parę. Kiedyś grał w Barcelonie, w ogóle skupali. I poszedł z Neymarem, albo Neymar poszedł z Rafinią, nie wiadomo do dzisiaj, czy do Neymar poszedł z Rafinią, czy Rafinia za Neymarem. Znaczy pewnie ktoś, kto wie, który transfer był pierwszy, to wie. Ale ja nie pamiętam, który transfer był pierwszy, dlatego, no, dlatego nie. A dlatego właśnie ja nie wiem, czy Rafinia poszedł. Rafinia chyba wcześniej był od Neymara. Oj, kran, tak jest. Filipe, ekrany, dobry, dobry. Dobry traf, dobry traf, bardzo dobry. Jeszcze troszkę na końcu zostało, jeszcze jedną paczkę. I tutaj drogo, i tutaj drogo, i dobrze, dobrze. Czyli da się osiąść skóreczka. Taki piękny zawodnik jak on. Znaczy nie pod względem urody, ale pod względem overalla i kończymy tragicznie. Bo zawodnik 79 raczej nie będę grać i na lipę transferowałem.